Włącz i zostań z nami. I teraz kilka słów o tym, dlaczego akurat znajdujemy się w takim miejscu. No, głównym powodem tego jest ten wagon, który Państwo widzą tutaj za nami, który jest jednym z symboli tych przesiedleń, które masowo odbywały się po zakończeniu II wojny światowej, ale także ma przypominać o tym, że jednak większość mieszkańców Wrocławia przyjechała tutaj do tego miasta z różnych stron Polski, a tak naprawdę z różnych stron świata. I wśród nich byli również powstańcy warszawscy, których w tym momencie akurat reprezentuje pan pułkownik Bogdan Lipnicki. Zanim przejdziemy do wysłuchania historii, chcielibyśmy pokazać kilka slajdów z naszego ośrodka Pamięć i Przyszłość, które dotyczą właśnie tego okresu przesiedleń. Tutaj koleżanka. Zanim przejdę do omawiania kwestii związanych z Powstaniem Warszawskim, kilka słów na temat okupacji. Okupacja była wynikiem przegranej wojny we wrześniu 1939 roku. Było okropne oblężenie Warszawy, które przeżyłem jako 11-letni chłopiec. Sypały się bomby, paliły się domy, nie było co jeść, nie było wody. Tragicznie to wszystko wyglądało. No ale w październiku został podpisany akt kapitulacji wojskowej. Nie było kapitulacji państwa polskiego jako takiego, tylko kapitulacja wojska broniącego Warszawy. No i rozpoczęła się gehenna. Pamiętam, że pierwszymi takimi aktami terroru i przemocy było rozporządzenie okupanta niemieckiego o oddaniu wszystkich aparatów radiowych. I to trzeba było aparat radiowy zanieść do najbliższego komisariatu policji. Druga rzecz to było odebranie, konfiskata wszystkich samochodów osobowych i jakiekolwiek one tam by były. I w związku z tym plac Piłsudskiego, to jest duży przecież obszar, był zastawiony wszelakiej maści, że tak powiem, samochodami osobowymi, które Niemcy zabrali. Dalej, Niemcy z Warszawy wywieźli wszystkie nowoczesne tramwaje, które tam poruszały się po ulicach miasta, a także autobusy, piękne były takie autobusy Berlieta i była komunikacja przyzwoita. Były poza tym taksówki, też te taksówki zniknęły. Szkoły były nieczynne, czynne były gimnazja, licea. Uczniowie i nauczyciele spotykali się w prywatnych mieszkaniach, no i łapanki na ulicach. Przyjeżdżały takie ciężarówki zwane potocznie budami, zamykali ulice i ludzi wygarniali. Część jechała do Niemiec na roboty, a były też i takie wypadki, że te transporty ludzi zatrzymanych trafiały do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przyznam się, proszę Państwa, że podczas wojny nikt nie mówił, że to był obóz pod nazwą Auschwitz. Mówiło się, a wywieźli go do Oświęcimia. Teraz się okazuje, że to był obóz pod nazwą Auschwitz. W 1942 roku rozkazem dowódcy generała Sikorskiego została powołana Armia Krajowa. No i dzisiaj właśnie jest dzień taki, że czcimy ten moment powołania Armii Krajowej. No i po klęsce Niemców pod Stalingradem i po przegranej bitwie pod Łukiem Kurskim nastąpił taki okres, że Warszawa przeżywała właściwie taką zaskakującą euforię, bo proszę sobie wyobrazić, głównymi arteriami Warszawy posuwały się niedobitki armii niemieckiej, tej butnej armii niemieckiej. No i stąd powstało przekonanie, mylne zresztą, proszę Państwa, że jest to już schyłkowy stan, upadek armii niemieckiej. Tam gdzieś koło 20 lipca, o ile pamiętam, był zamach na Hitlera nieudany przez tego nieszczęsnego podpułkownika Stauffenberga. Niestety nie doprowadził on do unicestwienia Adolfa Hitlera.
ale wzmógł w nim straszną wściekłość. No, proszę Państwa, zbliżał się front. Słychać było już z dala dochodzące pomruki artylerii. Wobec tego powstała taka atmosfera, że niedługo będzie wyzwolenie, że przyjdzie Armia Czerwona i towarzyszące jej oddziały, jak to się mówiło pogardliwie, berlingowców, który wyjaśni Państwu podłoże do powstania warszawskiego. Dlaczego dałem rozkaz do powstania w Warszawie? Mówi dowódca Armii Krajowej, generał Tadeusz Burkomorowski. Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu. Wiedzieliśmy również o przygotowaniach niemieckich do masowej ewakuacji ludności. Według naszych przewidywań bój podjęty przez nas wewnątrz miasta, w momencie gdy Rosjanie uderzą z zewnątrz, skróci czas walki i oszczędzi zniszczeń. Pomyłka polegała na tym, że według naszej oceny względy natury wojskowej, dążenie Rosji do szybkiego powalenia Niemiec będą miały przewagę nad innymi. Okazało się, że było inaczej. Rosjanie przywiązywali w tym momencie większą wagę do swojej rozgrywki dyplomatycznej i propagandowej, której przedmiotem było ujarzmienie Polski, aniżeli do szybkiego zajęcia Warszawy. Na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem jako dowódca Armii Krajowej. Musimy jednak pamiętać o jednym. Obór zbrojny i walka orężna wobec najeźdźcy nie były narzucane społeczeństwu przez jakiś rozkaz z góry. Ta decyzja została podjęta przez cały naród samorzutnie, nie w sierpniu 1944 roku, ale już we wrześniu 1939. No i proszę Państwa, przyszedł dzień 1 sierpnia. Pogoda była piękna, słońce świeciło. Mój brat Stanisław starszy o 4 lata był uczestnikiem ruchu oporu. Wiem, że był pod chorążym, że chodził w wolnych dniach od pracy na różnego rodzaju. I 1 sierpnia zjedliśmy obiad z ojcem i z bratem. No i brat udał się na powstanie, miał przydział na Żoliborzu. To był ostatni raz, jak go widziałem w życiu. Wybuchło powstanie, wielki entuzjazm, wielkie poruszenie, flagi narodowe, ludzie powywieszali, tłumnie wylegli na ulicę. No i ten właśnie obszar, w którym ja tam mieszkałem, ulica Kościelna, Nowe Miasto, część Starego Miasta, barykady, wyrywając kostki brukowe i płyty chodnikowe, co się tam tylko dało. I kilka takich barykad w sąsiedztwie powstało. No i z własnej inicjatywy, bo nie miałem ani żadnego przydziału, ani nakazu, zgłosiłem się do najbliższego takiego oddziału wojskowego Armii Krajowej, który mieścił się przy ulicy Kościelnej. Była to kompania saperów. No to, co mam na sobie, proszę Państwa, to jest taka reprodukcja tego, co powstańcy uzyskali, zdobywając magazyny niemieckie. To nie były mundury czy jakieś części wyposażenia zdobyte na zabitych Niemcach. Było to umundurowanie zdobyte w magazynach wojskowych. Takie magazyny były przy ulicy Stawki, tam na terenie getta warszawskiego. No a także wytwórni papierów wartościowych przy ulicy Sanguszki. To były magazyny SS. Oprócz tych części umundurowania były olbrzymie zapasy żywności. No i miejscowa ludność to wszystko, że tak powiem, rozebrała. Pamiętam jak dzisiaj, były tam takie, proszę Państwa, puszki dwukilowe, na zielono malowane z 1929 roku i w tych puszkach były peklowane ozory wieprzowe. Przez jakiś czas żywiliśmy się tym
właśnie, co tam zostało zdobyte. Także działaniem tej kompanii były właśnie umocnienia wszelkiego rodzaju. Tam były, proszę Państwa, straszne walki. Niemcy chcieli tą redutę pokonać. I w takiej książce, proszę Państwa, tu ją przyniosłem, Juliusz Kulesza, Powstańcza Starówka. Jest taki fragment poświęcony właśnie obronie Banku Polskiego. I muszę tutaj przytoczyć taki pasus, taki kawałek dotyczący. Rankiem 21 sierpnia nie powiodło się uderzenie odwodowej kompanii porucznika Wyrwy, obecny w banku dowódca pododcinka kapitan Gozdawa, wydał łącznika do posaperów. Aby nie spłoszyć wroga, saperzy boso wdrapali się po gruzach i przymocowali ładunki u sofitu pod częścią gmachu zajętą przez Niemców. Potężny wybuch wysadził dużą część budynku, a tuż po eksplozji uderzyli korytarzami powstańcy, biorąc jeńców i odzyskując całą redutę. Była godzina 9:40. Zginęło wówczas 50 Niemców. O sukcesie tym Komenda Główna Armii Krajowej poinformowała sztab naczelnego wodza w Londynie. I taki był tutaj komunikat. I dalej, jeśli chodzi o powstanie warszawskie na Starym Mieście. Przy placu, który się nazywa Plac Nowego Miasta, mieści się, proszę Państwa, kościół pod wezwaniem świętego Kazimierza i kompleks budynków klasztornych sióstr benedyktynek, zwanych sakramentkami nieustającego adoracji Najświętszego Sakramentu. To była budowla, proszę Państwa, postawiona dla upamiętnienia Wiktorii Wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. Bardzo piękny budynek kościelny, świątynia taka w stylu barokowym, ale stanowiła ona przedmiot ciągłych ataków niemieckich. Inne kościoły w mniejszym stopniu, ale tak sobie to upatrzyli. Nie wiem, czy wiedzieli, że tam właśnie w podziemiach jest szpital powstańczy. W budynkach klasztornych też była udzielana pomoc medyczna powstańcom warszawskim. No i tragedia. Co robić? Ale w Warszawie, jak i w innych miastach, jest olbrzymia sieć kanalizacyjna. Te kanały były wykorzystywane podczas powstania do utrzymywania łączności. Mianowicie kursowali, że tak powiem, łącznicy między Śródmieściem, Mokotowem, Starym Mieściem, a nawet Żoliborzem. W miejscach rzucali granaty, zwłaszcza takie granaty z substancją taką żrącą, gazowe takie, prawda? Ale to przejście było możliwe. No i na Placu Krasińskich, to jest jeden z takich wielkich placów tam na Starym Mieście, na którym to placu stał pomnik Jana Kilińskiego, szewca, jednego z przywódców powstania kościuszkowskiego. No i tam był taki olbrzymi właz do kanałów właśnie oczyszczających miasto. Wobec tego ktoś tam z dowództwa kompanii wpadł na pomysł, miał znajomego, który znał dobrze kanały te właśnie podziemne, i przy ulicy Długiej, ale już tam kilkadziesiąt metrów od placu właśnie, o którym mówiłem, weszliśmy takim normalnym włazem kanałowym do wnętrza tej kanalizacji. No to była wędrówka bardzo, bardzo przykra i niebezpieczna. Ciemno, potykaliśmy się nawet o zwłoki ludzkie. Ten przemarsz trwał kilka godzin, no ale znaleźliśmy się tam na terenie Śródmieścia. Strasznie żeśmy cuchnęli tymi kanałami, no i na tym bym skończył moje wywody, bo już dalszy ciąg
mojej epopei warszawskiej, to już jest inna historia. Dziękuję Państwu za uwagę. Temat jest szeroki jak rzeka. Pewno Państwu się pojawiają w głowach pytania. Jaki jest Pana stosunek do tego powstania? Bo to wiadomo, że dzisiaj jest to temat często właśnie poruszany. Jaki jest stosunek do powstania na samego jego uczestnika? Niektórzy mówią, że a po co było robić powstanie, inni mówią, że trzeba było robić powstanie. Oczywiście zdania są podzielone, ale to jest w ogóle bezsensowna gadanina, bo no, historii się nie zmieni. I taki los przypadł nam, prawda? No, wspomnienia są tragiczne, bo każdy, kto wyszedł z powstania, no to ma na sobą jakiś bagaż okrutnych wspomnień i różnych tragedii rodzinnych. Już pomijam fakt utraty jakiegoś mienia, jakiegoś dobytku, prawda, czy majątności. W każdym razie powstanie było takim no, punktem przełomowym w historii Polski, mimo wszystko, prawda? No bo skończył się pewien okres historyczny, rozpoczął się nowy. Trzeba tutaj jeszcze dla takiej prawdy historycznej powiedzieć, że ze strony pierwszej armii Wojska Polskiego, zwanej, jak to mówiłem pogardliwie, Berlinga, była akcja taka no, doraźna. Mianowicie był wysadzony desant na wysokości Czerniakowa, desant na wysokości mostu Kierbedzia i także desant na wysokości Żoliborza. Udany w tym sensie, że te oddziały przedostały się. No ale znowu nie było wsparcia. Znaczy jak z dużą zadumą i z szacunkiem trzeba mówić, prawda, a nie wykorzystywać tego do rozmaitych gier politycznych, bo to no, niczemu nie służy, to trzeba. Że trafił Pan do Wrocławia i czy w jaki sposób Pan się tutaj we Wrocławiu odnalazł? Czy może Pan powiedzieć o Wrocławiu, że jest to Pana drugie miasto, drugi dom, tak jak pewnie kiedyś była nią Warszawa? Otóż tu stoi taki wagon. I otóż takim wagonem, proszę Państwa, do Wrocławia przyjechałem w październiku 1944 roku. Podróż rozpocząłem w Pruszkowie. To był taki warsztat olbrzymi, naprawczy taboru kolejowego. I tam Niemcy urządzili obóz przejściowy dla tych wszystkich wypędzonych z Warszawy. Tam no, Tysiące ludzi gnieździło się w dawnych halach fabrycznych, no i tak co trochę tam wypędzali do podstawionych takich składów, właśnie takich wagonów kolejowych. No i mieliśmy wielkiego stracha, no czy przypadkiem nie pojedziemy do Oświęcimia, bo takie by transporty były. No ale gdzieś na wysokości Łodzi otworzyli już drzwi, już nie były zamknięte. No i okazało się, że jedziemy w stronę Wrocławia. Dojechaliśmy tam do Wrocławia. Pierwsza stacja, którą tam zobaczyłem, to była taka stacyjka z napisem Breslau Burgweide, czyli obecnie Wrocław Sołtysowice. I lekarz tam nawet był, no i tam nas przywieziono i tam jakiś czas spędziliśmy w tym właśnie obozie, czekając na dalsze niepewne losy, no bo nic nie było wiadome, co będzie dalej. Byliśmy do tego Lambsdorfu, prowadzili nas do tego obozu, a dzieci niemieckie o tej wielkości rzucały w nas kamieniami i wołały Polnische Schweine. Także to było takie gorące powitanie. No i na drugi dzień urządzili zbiórkę wszystkich tych przywiezionych. No i tam, jak się ustawiliśmy, to wyszedł jakiś Niemiec i taką łamaną polszczyzną zapytał się, czy jest przedstawiciel polskiej partii faszystowskiej. Oczywiście takiego przedstawiciela nie było, ale słyszę tam z tyłu, to ktoś na mnie pokazuje, facet, o ty popatrz, to ten powstaniec warszawski.
odnajdź się w historii. Myślę, że dzisiejsze spotkanie pomogło nam odnaleźć się w historii dzisiejszej rocznicy i dodatkowo katalog naszej wystawy. Dziękuję. Pozwolą Państwo, że jeszcze podziękuję szybciutko osobom, które przyczyniły się do dzisiejszego spotkania. Agnieszka, nasza wolontariuszka, która poprowadziła spotkanie. Dziękujemy bardzo. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.